Już jesteśmy na żywo. Dobrze, już nie mówię różnych rzeczy. Już się pilnujemy. Tam też jesteśmy na żywo. Już jesteśmy. Wyprostujmy się. A co ty masz białą koszulkę? Byliśmy tak samo być. Przepraszam, ja byłam tu pierwsza, w związku z tym ty się wtedy do mnie tak tutaj dopasowujesz. Wybrałaś sobie czarną. To co, mam na dietę jeszcze nie poszłaś? Leciałam tutaj, słuchaj, parowałam minutę temu do biura. No wiem. Bo po prostu pędziłam, ale zanim będziemy plotkować, to się przedstawmy. Tak. Żeby było wiadomo, kim w ogóle jesteśmy. Ja się nazywam Natalia Gorczyca i jestem doradcą podatkowym ze Szczecina i razem tu z koleżanką prowadzimy kancelarię podatkową. Tak, ja się nazywam Karolina Kozłowska i razem tu z moją koleżanką prowadzimy też Księgowe Rewolucje, czyli uczymy, jak prowadzić biuro rachunkowe, aby mieć dużo czasu, dużo luzu, przyjemności z pracy i pieniędzy. Ja teraz nie czuję, że mam bardzo dużo luzu, to muszę powiedzieć od razu szczerze i otwarcie, bo... A czuję, że masz dużo pieniędzy? A jeśli chodzi o pieniądze, nie narzekam. Jeśli chodzi o luz w głowie, to tak pół na pół. Jestem odrobinę przytłoczona teraz zmianami. Nie będę... No. Nie chciałabym używać już tego słowa, ale no muszę to powiedzieć, nowy ład. Ale jednak troszkę czuję, że mnie to tak przygniotło, ale no co... Daliśmy radę z wieloma zmianami, z wieloma nowymi przepisami, damy radę i z nowym ładem, tak? Dzisiaj mnie po prostu natchnęła jedna koleżanka z grupy, bo no bo ten nowy ład, no bo to wszystko i tak sobie pomyślałam, słuchajcie, tak naprawdę dla naszych klientów, klientów biura rachunkowego i tych wszystkich przedsiębiorców, nowy ład, jak już odrzeć to z tej całej bawełny, w której jest opakowane, z tego napompowania i z tego wszystkiego, to tak naprawdę jest wyborem formy opodatkowania na nowy rok. No, no tak. Tak czy nie? No jest tak, po jeżeli... prostu dla naszego klienta to jest po prostu pani Natalio, ryczałt czy VAT. No albo i takie, tam... tak, w większości takie mam teraz pytania, czy dalej liniowy, tak. Czy może skala, czy ryczałt, więc... Niczym to się tak naprawdę dla naszych klientów do końca, oczywiście wchodzą te ulgi. Jakieś optymalizacje też czasami, wiesz, że chce się przekształcić spółkę z o.o., czy może no to już takie grubsze tematy. Wiecie, dla większości to jest po prostu zostawać mam na tym liniowym, czy lepiej na ryczałcie. No i tak naprawdę to jest to. Więc nie dziwię się też, że klienci czasami nie rozumieją, o co chodzi, czemu my robimy taki wielki dym. Czemu tak siedzimy i po prostu jęczymy i narzekamy, jesteśmy tacy przygnieceni. No ale tak naprawdę upraszczając, jest po prostu wybór formy opodatkowania. No dość mocno upraszczając, no ale dla niektórych klientów, myślę, że dla większości do tego się sprowadzi. Ale wczoraj, słuchaj, od kilku dni dzwonię do klientów i rozmawiam z nimi właśnie na różne tematy, między innymi też o Nowym Ładzie. To wczoraj jeden pan do mnie mówi, ale pani Natalia, o co chodzi? Przecież ja myślałam, że wy macie dużo teraz lżej, bo wszystko już za was robią komputery i panie z urzędu. Ja mówię, dobre, mówię, PR, że tak powiem, rządzących działa. Tak. Bo to nie tylko ten pan mi tak powiedział, że był w ogóle zaskoczony, kiedy mu powiedziałam, że pracy nam przybywa niż odchodzi. Powiedział, że jest zaskoczony, bo myślał, że mamy coraz lżej, bo przecież już teraz wszystko się tak elektronicznie dzieje. No tak. Nie? No, więc. Takie było postrzeganie, ale wytłumaczyłam panu i on mówi, o kurde, dobra, nie wiedziałem. Także to było takie było zaskoczenie. No a wczoraj jeszcze się pochwalę, że wczoraj byłam na lunchu, business lunch. Geschäftliche Essen im Restaurant. Po niemiecku zawsze to brzmi gorzej. Nie, to bardzo jest śmieszne po niemiecku. No ja wiem. Więc... Jak to by było po rosyjsku, w czasie rosyjskiego? Warszaja ściuka utaściła kata wadu. Tylko to umiem po niemiecku, już kiedyś po rosyjsku o tym mówiłam. Więc wczoraj byłam na business lunch w restauracji chińskiej, nie, na jakimś innej, tej tajskiej. Zaprosił mnie klient. Okazało się, że o biznesie prawie w ogóle nie gadaliśmy. Gadaliśmy o dzieciach, o pracownikach i o różnych sprawach i było bardzo przyjemne. I żeby, wiecie co, mogłabym teraz tak się polansować, ja po prostu regularnie chodzę na business lunch z moimi klientami, którzy mi stawiają obiady w restauracjach tajskich, ale ja tutaj bardzo szybko zejdę na ziemię i powiem, to się zdarza raz na milion lat, ale jak się już zdarzy,
To jest takie przyjemne. Oczywiście, że tak. Czy was też przykład... czasami klienci zapraszają na takie... Mnie nie zapraszają, ale kiedyś dostałam samochód od klienta. Po prostu miał wolne samochody w leasingu, stały, bo miał całą flotę wynajętą, przedstawiciele handlowi tam gdzieś tam odeszli z pracy. Mówi, ja chcę pani, ja pani sobie pojeździ, tutaj mam nowy model. Co to nowy był za model. Roadster? Skoda Roadster to była. Taka brand new wersja sport. Pamiętam. Z salonu pachnąca. To było wtedy, kiedy porzuciłaś mój samochód służbowy. Volkswagen. Volkswagen Golf, nie wiem, rocznik 92. A to był najlepszy samochód, jaki miałam. A wiesz, służbowy. Że do tej pory on jeździ jak wariat? Chciałam powiedzieć, że ten samochód po prostu pod każdy krawężnik podjeżdżał. To był genialny samochód. Ale były takie momenty, że musiałaś na sznurek drzwi trzymać, tak? Żeby nie wypadały. To były czasy. Teraz już niestety żaden klient mi samochodu do dyspozycji nie daje, ale kto wie. No właśnie. Cała przyszłość przed nami. A idą święta, może wtedy, no. może jakiś przyjdzie z samochodem, a jeżeli nie z samochodem, to chociaż może z hulajnogą, no to by było miłe. No dobra, to może słuchaj, może powiemy, w związku tak. z tym, że mi gardło jeszcze ciągle nie jest w bardzo dobrym stanie, to może... Ile dzisiaj przewidujesz prasówki czasu, słuchajcie, bo nie wiem, zaraz przejdziemy oczywiście do podatków, natomiast chciałbyśmy jeszcze przypomnieć, że w poniedziałek ciąg dalszy naszej burzy mózgów, tak? Kto nie był, to bardzo polecamy, dużo o tym mówimy, piszemy, więc zobaczycie, o co chodzi. To jest po prostu dyskusja. Burza mózgów o Nowym Ładzie, o przepisach. Teraz realizujemy już ustawę o ryczałcie, punkt po punkcie, zmiana po zmianie, co się zmieniło, co to oznacza, jak to rozumieć, jak my to widzimy, co będziemy w związku z tym robić, jakie są obowiązki. I jak się uda, to już kończymy ustawę o ryczałcie i przechodzimy do ZUS-u, do składki zdrowotnej. Ja myślę, że się uda, ale to jest nieprzewidywalne, bo czasami tak. uczestnicy potrafią godzinę czasu się wykłócać przy jakichś kilku przepisach. Niektóre przepisy po prostu trzeba się wykłócać, no bo amortyzacja tak, lokali, to jest rzecz absolutnie do wykłócania się. No to prawda, no jest... Więc wtedy tak. ta burza trochę trwa dłużej, no tak, nie? Więc w poniedziałek o 17:00, zapisy są na naszej stronie internetowej, tutaj widzicie na księgowerewolucje.pl, tam w zakładce sklep znajdziecie taki obrazek na burzę mózgów i każdy, kto się zapisze, dostanie na drugi dzień nagranie z tej burzy, więc jak nie możecie być na żywo, możecie odsłuchać kolejnego dnia, bo przyjdzie do was na maila powtórka. Nie będzie możliwości dostania maila z powtórką, jeżeli się nie zapiszecie, tak? To jest ważne, my to podkreślamy, no bo czasami jest tak, że ktoś i potem zapomni. Jest tak, Jezu, Natalia, zapomniałem, chociaż nieważne, że cały tydzień o tym non-stop gadamy. I piszę, Natalia, zapomniałem na burze, mogę kupić, a mówię, no nie, my ciągle o tym mówimy, że nie Więc ma potem możliwości zakupu. Burza mózgów to jest taki event. Taki event właśnie i trzeba być albo na żywo, albo przynajmniej się zapisać, tak? Płacicie za burzę tyle, ile chcecie, my nie narzucamy ceny, więc tyle, ile to jest dla was warte i po prostu się zapisujecie. Natomiast drugą rzeczą, o którą też jakby, która trochę nas natchnęła po różnych wiadomościach do nas i prywatnych i na naszej grupie, to jest, słuchajcie, przekazanie klientom informacji o tym, co się zmienia w Nowym Ładzie, w ogóle o co chodzi z tym Nowym Ładem, więc stwierdziliśmy, że robimy szkolenie online dla klientów biur rachunkowych. To jest też jakby szkolenie dla naszych klientów i oni dostaną link do tego szkolenia i będą brali w udział, będą oglądali to szkolenie, mam nadzieję. No hello. Zaprosiłam już chyba z 40 czy 50 osób i wszyscy mówili, że będą, bo no ja więc, osobiście dzwoniłam i zapraszałam. No więc słuchajcie, takie szkolenie organizujemy i ono będzie w piątek za tydzień. Takie szkolenie wy też możecie kupić, jeżeli chcecie, możecie po prostu nabyć takie szkolenie, być na tym szkoleniu, oglądać to szkolenie i rozesłać to szkolenie po waszych wszystkich klientach, którym macie podpisane umowy, jeżeli wam się nie chce opowiadać i pisać im długich maili o zmianach w Nowym Ładzie. Podkreślam, będzie to szkolenie dla klientów, tak? To nie jest szkolenie dla księgowych z ogromną wiedzą i rozróżniającej wiele rzeczy. Nie, będę mówiła prostym językiem. To klienci muszą zrozumieć, to jest szkolenie no, dla naszych właśnie wszystkich klientów i oni muszą zrozumieć to, co chcemy im przekazać, więc będzie na wesoło, bo Natalia będzie opowiadała po prostu na pewno w sposób... Żadne nie będą, szanowni państwo, to od razu mówię, jeżeli ci, którzy mają klientów, którzy oczekują, szanowni państwo, i że ja będę w garsonce i że będę używała, proszę państwa, szanowni państwo, to nie, od razu mówię nie, będę mówiła na
słuchajcie, będę mówiła na ty, będę się dużo śmiała, będę w różne żarty, więc to będzie na takim luźnym, jak to powiedzieć, bez kija w dupie. Bez kija w dupie, normalnie nasze szkolenie, naszym językiem, nasz sposób przekazywania informacji, także jeżeli wam to odpowiada i chcecie po prostu klientów w ten sposób przeszkolić, żeby mieli w pigułce to wszystko, no to takie szkolenie też można kupić u nas, jest na stronie, udostępniłyśmy, gdyby ktoś chciał. A jak nikt nie kupi, to też nic się nie stanie, bo będą tylko nasi klienci i też będzie wszystko w porządku. Będzie to można zadawać pytania później Natalii pod koniec, więc... Na przykład, czy jestem stanu wolnego, czy jestem mężatką, nie, wszystkie pytania dozwolone, ale ja będę mówiła też sporo o tym, w jaki sposób współpracować z nami jako z biurem rachunkowym, żeby też klientom uświadomić, że... No i z wami, jako z waszym biurem rachunkowym. No, że się zmieniają... Że musimy te nieszczęsne do tej zdrowotnej liczyć dochód, więc też musimy dokumenty dostać i takie tam. Także mega, mega praktyczne i na pewno nie będzie nudno, to mogę wam obiecać. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Nasi klienci nawet, powiem ci, nawet bardzo pozytywnie zareagowali. Ucieszyli się, jak powiedziałam, że robię szkolenie. A no nie właśnie. Obyć wyzdrowiała do tego czasu. No już... właśnie, jeszcze trochę gardło tu siedzi, jeszcze jestem tutaj obstawiona różnymi lekami. I powinna... Mam taką małą aptekę po prostu tutaj pokoju i pachnie takim, wiecie, takim czymś, taką formaliną jakąś. Wiesz, pomyślałam sobie, że gdybym miała robić dzisiaj burzę, to bym padła i tu leżała pod biurkiem, więc wybaczcie, ale muszę dojść burza do siebie. Burza w poniedziałek, szkolenie w piątek. O Jezu, przepraszam. Tam jest do ciebie jakieś pytanie biznesowe, to ty je sobie czytaj, ale ja już zaczynam prasówkę. To ty zaczynaj. Zaczynamy. A ty się będziesz mogła zastanowić na odpowiedź na to. Jesteś przygotowana. Ależ oczywiście, że tak. Jestem przygotowana, wczoraj byłam w czytelni, mimo że po prostu musiałam sobie wpychać szalik do gardła, żeby nie przeszkadzać innym dwóm osobom, czy w tym pani. A druga pani przeglądała takie gazety na takim potężnym monitorze, takim kręciła, takim kołem, tak i tam były takie gazety, takie pożółkłe, ale już takie, wiesz, zdigitalizowane. Aha. Więc obstawiam, że z lat może jakieś, nie wiem, 30, 40. Ja nie chcę tam szukała swoją drogą. No więc tak, zaczynamy od Nowego Ładu, żeby nie było. I tytuł główny, 8 grzechów głównych Polskiego Ładu. Nie będę przynudzać, powiem tylko o takich najciekawszych. To jest właśnie zero PIT, zero składki. I już tutaj procedowane są poprawki do Nowego Ładu odnośnie tych dochodów zwolnionych z podatku dochodowego. Chodzi o tych dzieci 4+, seniorzy i osoby powracające z zagranicy. O Jezus, one mają zwolnienie do 85 tysięcy, ale przepis jest tak skonstruowany, że te osoby nie tylko nie zapłacą podatku, ale też nie zapłacą składki zdrowotnej. W związku z tym jest taka luka w przepisach. Chciałam powiedzieć, że ja cię w ogóle nie słucham, bo skupiam się na tym pytaniu. A wydawało mi się, tak patrzysz na mnie i tak jesteś żywo. Ja tam patrzę, tam że jesteś żywo zainteresowana. Ale na pewno wszyscy są zainteresowani, nie? Potem tak. No co nie są zainteresowani? No patrz, ile ludzi jest na prasówce. No dobrze, wszyscy tu przyszli słuchać mojej prasówki. Dlatego skup się i ten. Teraz następne tak. Jeszcze kolejny problem, jaki jest wywołany Polskim Ładem, to, że składka zdrowotna u osób zwolnionych z podatku będzie obliczana na podstawie hipotetycznej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy na dzień 31 grudnia 2021. I to oznacza, że jeszcze w przyszłym roku to jest wykonalne, ale jeżeli ktoś będzie liczył tą składkę na przykład za 4 lata, no to już będzie mu trudno pamiętać o tym, jakie były przepisy w 2021 roku. Ja to bym wolała, żebyś trochę się ze mną skupiła i tak ze mną była w takiej... Bo ty tu gadasz jakimś picie, po prostu coś, a tam po prostu widzę pytania dotyczące pieniędzy, to oczywiście, że tam to jest ciekawsze. No tak, tak, ale wtedy jest między nami taka interakcja, a nie ty siedzisz tam coś notujesz, a ja gadam. Bo mi zaraz ucieknie to pytanie i muszę sobie notatki zapisać. No to dobra. Potem mamy tak. Co tutaj mamy następnego? Że uproszczenie pułapka. W Polskim Ładzie przewidziano uproszczenie dla przedsiębiorców w wyliczaniu składki zdrowotnej. Niestety może się ono okazać zwodnicze, bo kto się na to skusi, może tego bardzo żałować. To trochę mi się kojarzy takie życiowe sprawy, że czasami na co się decydujemy, a potem bardzo tego żałujemy, bo to jest zwodnicze. Bo to uproszczenie ma bowiem polegać na przyjęciu za miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowych pomniejszone o zapłacone składki na ZUS. I przez cały rok kalendarzowy to trzeba stosować. Czyli taki trochę przychód jak na umowie o pracę. O pracę, ale uwaga,
W przepisie tym jest mowa o przychodach, a nie o dochodach. To oznacza, że przy wyliczeniu uproszczonej składki zdrowotnej nie będzie, będzie możliwości pomniejszenia koszty. Będziemy o tym, słuchajcie, mówić jeszcze na burzy o składce zdrowotnej, więc na razie dajemy na luz, ale pogłębimy ten temat na burzy. Potem jest miesiąc na zwrot, bo Polski Ład wprowadza roczne rozliczenie składki zdrowotnej u przedsiębiorców i przewiduje tylko miesiąc na ubieganie się o zwrot nadpłaty. Będzie takie zeznanie z ZUS-u roczne. Ale powiem ci, że dostaję. Oczywiście płatne. Jakby dostaję taki trochę pijany ze złości, bo jak ja jeszcze kiedyś robiłam ZUS-y, to było miliony lat temu, dostawałam jakieś pisma, co się nazywały takie. WDR-y. Być może WDR-y za, nie wiem, 9 lat wstecz. Jakieś po prostu nazwiska ludzi, których już w ogóle nie pamiętam, że byli u mnie w firmie. Czyli ZUS może przez 9 czy 10 lat babrać się w tym, co było wcześniej, a nam dają miesiąc na to, żeby się rozliczyć z tej składki zdrowotnej, potem koniec. Nie? I to jest tak dla mnie niezrozumiałe, dlaczego tak jest. No bo tu jest powiedziane, że przepis, który mówi, że wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. To niech oni tak samo z WDR-ami. Przychodzą jeszcze WDR-y? Nie, znaczy ja nie wiem, ale bo ja już coś? Nie odwiedzam. Dobra, to niech oni też mi nie przysyłają. Czasami przysyłały, to przysyłali to w liście zwykłym i te listy na gminie notorycznie ginęły. No ale rozumiesz, o co chodzi. Nie masz takiego nerwa, jak to słyszysz, że to nie działa w obie strony. No i teraz pytanie jest takie, co będzie, jeżeli 3 lata później zrobisz korektę PIT-a i na przykład jeszcze pół biedy, jak będziesz miała większy dochód? Tak. No to tu powiedzmy sobie, podoba mi się ten miesiąc. Ale co będzie, kiedy na przykład po kontroli urząd wywali ci jakieś koszty i dochód będzie dużo mniejszy? No to już koniec, mogiła, nie możesz tego skorygować, no nie? No. No więc tutaj pewnie wyjdą jakieś miliony wyjaśnień albo wyjdą jakieś sprostowania i pewnie to tam się jakoś dotrze. No właśnie, ale taka. Tutaj jest teraz 11 stron, takie coś wam pokażę. Czekaj, gdzie to jest pokazać, o takie coś. Tylko to jest chyba do góry nogami. Tam nie widać. O, Gazeta Prawna, cały poradnik, cały dodatek. Dodatek do numeru 224, 19-21 listopada i to jest 11 stron, rewolucja w PIT i w składce zdrowotnej. Tak na weekend zamiast Netflixa. Ale zobacz, dlatego jest, patrzcie. Ale jest po jakim druczkiem. Czekajcie, muszę tak zjeść. Jest po prostu taka ściana. A tam jest taka czcionka siódemka, wiecie. No. Ja to przeczytam do burzy naszej, bo to są jakieś takie przykłady, wyliczenia, no to straszne. To tylko wam powiem, no, że jest taki. I wczoraj przyznam się do guilty pleasure. Rozglądałam się, czy nikogo nie ma, mówiłam, może by wziąć tę wkładkę, rozumiesz? Że pożyczyć z biblioteki. Pożyczyć i potem skserować i to odnieść, bo to jest 11 stron. No taki, i co? No jednak wiesz, tak się zaczęłam rozglądać. Kamery! Mówię, nie mogę tego zrobić. Nazwijmy to po imieniu, to byłaby kradzież. No nie, tak? To by była kradzież. No właśnie. Nie nazywamy tego pożyczeniem, prawda? Ale miałam takie, ja nie wiem jak wy, ale ja czasami mam takie niecne myśli, ale no jakby ostatecznie wygrała ta część mnie dobra i nie pożyczyłam sobie wkładki do gazety. Nie ma różnic kursowych, gdy pożyczka jest w złotych i to by się wydawało oczywiste, gdyby nie to, że dyrektor tutaj miał z tym problem, dlatego że w umowie było napisane, że pożyczka będzie udzielona w euro, ale ostatecznie została udzielona w złotówkach, ale zapisana była w umowie pożyczki w euro. Lubię euro. Nie wiem czy wy, ale ja na przykład bardzo lubię wystawiać faktury w euro. Mamy rachunek walutowy, bardzo wam to polecam, zwłaszcza z klientami obcokrajowcami, Niemcami i innymi. Po prostu euro. Bardzo dobra waluta, teraz nie wiem jaki kurs, już 4,70. Słyszałam, że ma być do 5, w związku z tym tak, wystawiajmy faktury w euro. No więc tak, chodziło o spółkę, która podpisała umowę pożyczki i ona była, umowa przewidywała wypłatę w euro. Faktycznie tak się nie stało, bo było w złotówkach. No i co powiedział, słuchaj, dyrektor KIS? Że różnice kursowe powstały w momencie spłaty pożyczki w euro, ponieważ z umowy wynika, że spółka ma dostać euro, a nie złotówki. No i co to w ogóle za jakiś absurd? Na szczęście w USA powiedział takiego wała, że nie, ponieważ w świetle artykułu 15a ustawy o CIT podatkowe różnice kursowe powstają wyłącznie w sytuacji, gdy cała transakcja jest w walucie obcej
A więc zarówno wypłata, jak i spłata. Tylko wtedy można mówić o różnicy w wartości walut. Natomiast w przypadku spółki nie można mówić, że pożyczka została udzielona w euro, no bo to było tylko zapisane w umowie, a nie faktyczny przelew. W ogóle bym nie pomyślała, że to jest jakiś temat do dyskusji w ogóle. No i to jest czasami tak, że ja czytam te artykuły i sobie myślę, ale w ogóle what the fuck, w czym jest w ogóle problem, tak? Tutaj takie ciekawostki z burzy ostatniej. No. Czy pracownik korzystający ze zwolnienia, bo ma czwórkę dzieci i on zarobił więcej niż 85 tysięcy złotych i czy on traci prawo do takiej ulgi, nazwijmy to, chociaż to nie jest tak naprawdę ulga. Czy piąte i kolejne dziecko zwiększa limit ulgi? Dla mnie każda kobieta, która urodziła dwójkę dzieci i więcej, to jest absolutną bohaterką. To ja jestem tą bohaterką, bo ja urodziłam dwójkę. Tak, w związku z tym... Szacun. No więc tak, piąte i kolejne dziecko nie zwiększa limitu ulgi, czyli jak masz 8 dzieci, to nie masz 85 tysięcy razy 2, od razu chciałam to sprostować. A druga sprawa jest taka, bo też na burzy była dyskusja, że gdzieś ktoś usłyszał, że jak się zarobi więcej niż 85, to się traci tą ulgę, nazwijmy to, i trzeba oddać. No więc nie. Podatnik, który osiąga wyższe przychody niż 85 tysięcy złotych, od nadwyżki musi zapłacić podatek, a nie, że traci tą kwotę zwolnioną z opodatkowania. A teraz słuchaj, pytanie, które żeśmy same rozkminiały. Pamiętasz, jak dyskutowałyśmy o tym, bo mamy dużo klientów, które mają najem prywatny, nie zakładają działalności gospodarczej, ale są podatnikami VAT. I tutaj było pytanie, czy jak oni płacą za usługę, to trzeba to nabijać na kasę, bo tam jest powiedziane, że nie nabijamy, nie rejestrujemy za pomocą kasy rejestrującej, czyli nie nabijamy na kasę fiskalną. Kiedyś na szkoleniu jeden z prowadzących powiedział, ja się bardzo dziwię, że Państwo używacie takiego sformułowania nabijać na kasę, to jest bardzo nieprofesjonalne. Ja sobie myślę, o Boże. No więc proszę Pana, tak, nabijam na kasę. My na szkoleniu dla klientów, znaczy Natalia będzie mówić, proszę nabijać na kasę fiskalną. Nie będę mówiła, proszę rejestrować za pomocą kasy rejestrującej, bo nie będą wiedzieli, o co chodzi. No więc pytanie jest takie, czy taką sprzedaż... I co myśmy tam wykminiły? No to wiesz, to była dyskusja, bo tam jest powiedziane, że nie nabijasz na kasę sprzedaży, znaczy nabijasz na kasę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, tam jeszcze coś tam z tymi rolnikami tak, jest. Tak, tak. No i teraz pytanie, czy jeżeli ktoś nie prowadzi działalności, nie ma wpisanych w CEIDG, ale jest podatnikiem VAT, bo wynajmuje mieszkanie, czy trzeba nabijać na kasę? No i... Potwierdza się tutaj to, co żeśmy razem ustaliły, że wynajem, nawet prywatny nieruchomości, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT. Czyli my nie patrzymy, czy on jest zarejestrowany w CEIDG. Tak. I to jest wyznacznikiem, czy nabijamy na kasę, tylko czy on prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. A w przedstawionej sytuacji wskazana osoba nabywa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT, a nie będącą działalnością gospodarczą w rozumieniu innych przepisów, a więc jako podatnik podatku VAT. W konsekwencji świadczenie tej usługi nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tak piszą ładnie w kasecie. Panie, nie musi Pan nabijać. Nie trzeba nabijać na kasę takiej sprzedaży. Znaczy to w sumie chodzi bardziej o księgowe, które nabijają usługę księgową. To tak z praktycznego punktu widzenia. Chociaż nie, jak oni pójdą kupić coś do IKEA, to też mogliby powiedzieć, że oni prowadzą działalność, przynajmniej nabijać tego na kasę, to taka tam prednia. Teraz kolejna fajna, chcesz na jakieś pytanie odpowiedzieć? Ja się napiję wody w tym czasie może, co? Tak, chciałam odpowiedzieć na pytanie, które było jak z cenami zapite. Oczywiście, że mamy... woda? Nie przygotowałaś, ja mówiłam wielokrotnie, że ty masz być osobą od technicznych spraw, tak? No ja to jestem. Włączyłam mikrofon. To gdzie jest woda? Światełko, krzesło ci ładnie ustawiłam. Kawa, herbata, woda, napoje, owoce, masażysta do ramion. Gdzie to wszystko jest? To się w głowie po prostu. Fej mi jej przewrócił we łbie. No po prostu nie wierzę. No dobra, pity roczne, ceny za zeznania roczne. Oczywiście mamy dla klientów z ulicy, tak zwanych. Czyli nie naszych klientów stałych, mamy cennik na naszej stronie internetowej, jeżeli ktoś chce, może zobaczyć. I tam są zeznania z dochodów z Polski za 350 brutto i z dochodów z zagranicy za 400. To tak o. To wszystko? Nie, no mogę jeszcze powiedzieć, że usługi sekretarskie, o które tam też ktoś pytał, chyba Martyna, że mamy płatne, klient jak chce, to nam zleca.
Do tej pory było 150 za godzinę, ale już jest 200 netto za godzinę, no za każdą rozpoczętą godzinę. Jeżeli klient chce nam coś zlecić, takie coś, co jest poza naszą umową księgową i nie jest to usługa księgowa, tylko jakaś sekretarska, na przykład chce zlecić, nie wiem, poukładanie jego dokumentów. No, to jest bardzo, drażliwy temat, zauważyłam. Jak nie układasz dokumentów, to jesteś syfiarą i masz na pewno źle wszystko policzone. Więc różne rzeczy klienci nam zlecają z usług sekretarskich, to co tam lubią, jakieś rozrachunki, niektórzy chcieli, żeby im sprawdzać. Niektórzy chcą, którzy prowadzą książkę przychodów i rozchodów i chcą, żeby im rozrachunki pilnować, bo im się nie chce. Jesteśmy na tym, to jest nasza strona internetowa. To jest nasza druga strona internetowa, tak, i tutaj są na przykład zeznania właśnie różne. Chciałyśmy pokazać cennik. Pokazać cennik i ja chcę się trochę pochwalić, bo to jest mój pomysł na ten biznes. Ty mów dalej, a ja będę pokazywała, tylko coś mi tu nie działa. Usługi sekretarskie, tak, 200 netto za godzinę. No bo jeżeli by chciał zlecić usługi księgowe jakieś dodatkowe, które już robi księgowa, a nie na przykład osoba na sekretariacie, no to 300 za godzinę netto. A jak już doradca podatkowy, no to wchodzimy. O Boziu. Inne stawki. O Boziu. To ale jest ten, dopiero. Ale dalej wydaje mi się bardzo konkurencyjne. No wiem. Ty, no coś mi nie działa internet. Chciałam się pochwalić, bo na naszej stronie my mamy cennik naszych pitów, więc jeżeli tak, i tam wierzycie, można sobie zamówić pita. Tam można sobie wejść. Nasza druga strona to jest www.biuromyślipodatki.pl. No zobacz, nie działa internet. Coś... No coś tu się zepsuło, dawaj tutaj. No dobra. I tam można sprawdzić i tam po prostu są takie ceny. I czy ma PIT-37 i to jest ktoś, kto ma etat i ma tylko PITA 11 od jednego pracodawcy, 350 zł zeznanie kosztuje. Dobra, a tutaj mi pisze Martyna, że na tym szkoleniu mam nacisk na to, że obowiązki i że mamy uwielbiać nas i że cena za księgowość znacznie wzrośnie. Znaczy to na pewno będziemy, Natalia, podkreślać, że no, że tak, że po prostu, żeby się klienci ogólnie nie dziwili podwyżką za usługi księgowe, tak, mamy dużo więcej obowiązków, to jest jasne. I jeszcze jedno organizacyjne pytanie. Szkolenie dla klientów będzie dostępne potem, także jeżeli ktoś nie chce, nie musi się zapisywać. Ale na żywo to jest najlepiej, no nie? No przede wszystkim można pytania zadawać, nie wiem ile tam będzie tych pytań i czy zdążysz na wszystkie odpowiedzieć, no. Ale na żywo to jest zawsze, wiecie, fajnie, ja poza tym to później to ciężko znaleźć czas, żeby to odsłuchać. Tak, a tak to sobie wpisać można do kalendarza i tak, słuchajcie, jak kupicie jedno takie szkolenie, to możecie rozesłać do swoich 100 klientów, tu nie ma żadnego limitu. I ono będzie też dostępne dla pracowników, dla klientów, po prostu jeden dostęp dla ilu chcecie osób, tak robiliśmy też. Tak, dla biura, po prostu dla biura i jego klientów, tak po prostu, w taką formę uznałyśmy, że jest okej dla nas i szkolenie będzie dostępne w sklepie już też później po prostu. Do Ale ja się cieszę, lubię takie szkolenia z klientami, bo to jest inny no rodzaj. No to inne są pytania fajne właśnie. Fajne to jest, takie po prostu przyjemne. No dobra, to teraz tak, jak opodatkować przychód z wygranej w konkursie przez przedsiębiorcę? Ja bym, gdybym nie zobaczyła tego artykułu, to bym od razu powiedziała, co, jak nasz klient... Pobiera. Na przykład w makro wygra tam, bo robi duże zakupy i wygra tam, nie wiem, jakąś lodówkę z tego tytułu albo jakąś tam w premiowej sprzedaży, no to jest to przychód działalności po prostu i w ogóle na tym się nawet nie zastanawiasz, prawda? Tak. A tu hello, cały wielki artykuł na ten temat. Co innego, jak to nie jest z działalności i wtedy tam się... Otóż zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 punkt 2 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek pobiera się od dochodów, przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. No tak, ale nagród. Nie, no. Jest on pobierany w wysokości 10% wygranej. Niekorzystna wykładnia fiskusa. Organy podatkowe konsekwentnie od lat prezentują pogląd, że przychód z wygranej w konkursie osiągnięty przez przedsiębiorcę nie może podlegać opodatkowaniu według tego przepisu, tylko jest to źródło z przychodów działalności gospodarczej i trzeba według działalności. I tutaj milion interpretacji. Tak. Ale sądy są po stronie podatników. O. I tak czasami sobie myślę, kurczę, jak nasz klient dostanie taką nagrodę, to pewnie wrzucimy to w przychód z działalności, żeby nie było osetek. Sama osobiście tymi ręcyma tak wrzucałam. No właśnie, a potem kurczę, może ćwiczmy pisanie do sądów, no bo nie to, żebym miała jakieś ogromne doświadczenie w pisaniu do sądów, no ale co tu powiedziały, co tu powiedział, czekaj, w USA chyba, tak, w Warszawie.
uchylił tą więc interpretację. Więc takie makro powinno pobrać mu ten no, z tej lodówki 10%. No to najpierw w USA, potem poszło do NSA i NSA z wyroku z 16 kwietnia 21, gdyby kogoś to interesowało, co powiedział NSA, że według niego regulacja zawarta w artykule 30 ust. 1 punkt 2, to jest ten przepis, który przed chwilą cytowałam, ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno z tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i nie mających. I to jest sygnatura akt 2 FSK 3394/18. Może Wam się to przyda i może warto też zwrócić na to uwagę, bo wiecie, prawda też jest taka, że jak to jest nagroda, nie wiem, jakaś zgrzewka Coca-Coli za 200 zł, to nikt nie będzie tam kruszył kopii, ale może przy jakichś większych kwotach. Może jak ja dawno nie piłam Coca-Coli. Właśnie wczoraj, wiesz, że miałam wczoraj chęć na Coca-Cola. Ale ty, my tu robimy jakąś dobra, product placement, nie wiem, czy tak można. Zapraszamy Coca-Colę do negocjacji biznesowych. Myślę, że będą zainteresowani, że robimy prasówkę Lidl, podatkową. Lidl dalej mi się, do mnie się nie odezwa, tak? Ciągle mówię, że jeżdżę do Lidla. Jaki obrót jest uwzględniany przy obliczeniu limitu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania? Dobra, co liczymy do limitu 20 tysięcy do tego, żeby na kasę nie nabijać? Ja bym też uznawała, że to jest oczywiste, ale zdarzyło mi się już kilka razy rozmawiać na doradztwie z klientami, którzy nie wiedzieli o tym albo mówili, że im źle księgowa powiedziała, w co ja oczywiście nie wierzę, bo zawsze księgowa mówi dobrze, to klient pewnie nie zrozumiał, ale warto jeszcze o tym przypomnieć. Podatnik świadczy usługi budowlane dla osób fizycznych i na wszystko wystawia fakturę i na wszystko jest przelew na rachunek bankowy. I pytanie jest, czy wartość tych usług wchodzi do limitu 20 tysięcy złotych? I tak oczywiście wchodzi, bo zauważyłam, że jest takie myślenie, że jak jest sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o VAT, już jesteśmy mądrzesi, to bierzesz tylko tą gotówkową, a tą, co wpływa na konto, to nie bierzesz do limitu 20. No tak jakby naturalnie to jest taka chęć. Że to, co tylko do ręki, to liczysz do 20, a właśnie nie. Bo tych 20 tysięcy liczy się całą sprzedaż, nieważne czy zapłaconą gotówką, kartą, przelewem, czy jeszcze jakoś inaczej, bierzesz całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. I jeżeli przekroczysz, to wtedy możesz ewentualnie korzystać ze zwolnienia od nabijania na kasę tej sprzedaży, która jest płacona na konto, ale tą gotówkowej musisz już nabijać. Więc zwróćcie proszę uwagę na... Tak, bo na grupie u nas czasami jest i to jest ta gotówka jest taka strasznie podkreślana, że słuchaj, że jak gotówką to coś, a jak to, to coś. Tak, więc licząc ten limit... Więc tak, forma płatności jest nie ma ona, drugorzędna. Tak nie ma ona znaczenia. Są tutaj tylko jakieś dwa wyjątki, których nie doczytałam, bo nie miałam przy sobie internetu, żeby sprawdzić rozporządzenie, ale jest jakiś wyjątek z tytułu czynności, o których mowa w pozycji 35 i 47 załącznika do rozporządzenia ustęp 4. Więc ja sobie to poczytam potem, żeby zobaczyć, co tam do tego limitu mimo wszystko nie wchodzi, jakie się rodzaje usług, więc co do zasady wszystko, ale jest jakiś wyjątek, o którym właśnie teraz powiedziałam. Sądy stają po stronie rodziców, to powiem to, a potem ty możesz odpowiadać na pytania biznesowe. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także wtedy, gdy doszło do zamknięcia oddziału lub grupy, do której uczęszcza dziecko, a nie całej placówki oświatowej. Tak, wbrew ZUS uznały sądy w Toruniu i Rybniku. Czyli oddział, czyli klasa. Klasa, a nie całe przedszkole. Przypomniały, że celem zasiłku wypłacanych okresowo jest zastąpienie pracownikowi wynagrodzenia, którego nie może uzyskać między innymi ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem. Więc dobry wyrok. Jak tam u Was dzieci na kwarantannach i macie pozamykane? Bo jakoś u nas jeszcze wszyscy prawie... No u nas nie? Jakoś spokój. Mm-hmm. To możesz teraz odpowiedzieć, a ja trochę gardło oszczędzę. Tak, było pytanie o czyszczenie rozrachunków. No i tak, u nas jest to usługa dodatkowo płatna na książce. Może co u nas nie jest dodatkowo płatne? Bo nie prowadzimy rozrachunków klientów naszych na książce przychodów i rozchodów. Na przykład nie pilnujemy, czy zapłacili swój VAT. Czy zapłacili PITA 4, czy zapłacili PITA 5. W ogóle nas to jako tako nie obchodzi. Jak nie płaci, ja mam luz, nie chce pan płacić, spoko. Nie mamy tego w umowie, że my tego pilnujemy i go ścigamy. Panie, widzę, że pan nie zapłacił PITA,
w zeszłym miesiącu, bo mam wyciąg bankowy, no czemu, no dlaczego i niech pan szybko płaci. Ogólnie. To jest deluxe, to już jest u nas deluxe. To bym musiał płacić klient dużo więcej z usługi księgowej niż ten, bo to są usługi sekretarskie. Ale kiedyś ktoś mnie na grupie zhejtował za to, że my nie pilnujemy podatków, ale ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. A pilnujecie, czy płaci za telefon, czy płaci za czynsz za swoje biuro, czy płaci za różne... Dlaczego akurat za podatek my mielibyśmy to pilnować? Przecież to ja wiem dlaczego. No. Bo potem jak masz zrobić zeznanie roczne, skoro nie wiesz, ile zapłacił i kiedy? W ankiecie klient nie podaje, ile zapłacił i kiedy. No po prostu. W naszej ankiecie on musi to wpisać, a jak nie wpisze, to my wpiszemy zero, że zapłacił. Tak, więc ogólnie rozrachunki i pilnowanie rozrachunków na książce przodów i rozchodów jest po prostu usługą dodatkową, sekretarską, klient zleca, klient ma. Tak, a na księgach handlowych nie. Nie tyle nie pilnujemy i nie stawiamy ich do pionu tych klientów, tylko po prostu dostają zestawienie salda, tak, mailem i proszę bardzo, niech sobie tam patrzą, co im tam na saldach wisi, no. Raz w miesiącu wysyłamy tak, zestawienie obrotu rozrachunków i prosimy o to, żeby nam dali znać, bo przecież jeszcze o ile wisi strzela faktura gotówkowa albo jakaś tam, nie wiem, makro, to można domniemywać, że jednak zapłacił jakąś inną kartą, a nam nie dał wyciągu, ale, tak. Ale przecież skąd my możemy wiedzieć o innych fakturach, nie? Tak, o innych fakturach, czy no, nie zapłacił, to będzie mu tam wisiało. Co wisi? Co ma wisieć, to nie utonie. Ale to nie wiem, czy to jest bardzo profesjonalne. Nie, bo potem jak robisz bilans, to musisz mieć zweryfikowane salda i wtedy prosimy o potwierdzenie, że wszystkie salda są prawidłowo. Tak, i że klient się z nimi zgadza przed zrobieniem bilansu, ale co miesiąc je dostawa. Tak zwany milczący akcept. Jak coś się nie zgadza, proszę informację. On oczywiście nic nie odpisuje. Jak więc... z podwyżką, milczący akcept. Jeżeli wspólnicy planowali zmniejszyć swój wkład kapitałowy w spółce osobowej, warto rozważyć to jeszcze w tym roku, bo od 22 w takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić podatek. O tym też mówiliśmy na burzy o PIT w Nowym Ładzie. Bo Polski Ład likwiduje neutralność podatkową zmniejszenia udziału kapitałowego w spółkach osobowych, czyli od przyszłego roku wspólnik, który wycofa wpłacone wcześniej do firmy pieniądze, będzie musiał zapłacić PIT od dochodu, nie od kwoty wycofanej, tylko od dochodu. A co tutaj jest powiedziane? Czyli to jest taki przykład, że wspólnicy założyli spółkę cywilną, wnieśli po 100 tysięcy złotych do tej spółki, i po 2 latach stwierdzili, że po wypracowanych zyskach zostawią te zyski w firmie, zapłacili od tego podatek, ale po jakimś czasie stwierdzili, że oni chcą sobie wypłacić po 90% wkładu, czyli po 90 tysięcy i po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie w tym momencie pojawi się podatek, ale nie od kwoty 90, tylko od kwoty przychodu pomniejszonego o koszty. Czyli zmniejszenie kapitału założycielskiego będzie traktowane tak jak wypłatę lub sprzedaż udziału kapitałowego. Więc trzeba być czujnym, słuchajcie, przy zmniejszeniu wkładu kapitałowego w spółkach osobowych. Na pewno to się nie zdarza znowu aż tak bardzo często, ale warto zwrócić na to uwagę. Słuchaj, Emilia, bo Emilia napisała, że w niektórych urzędach, w niektórych krajach Urząd Skarbowy udostępnia, kto ile wpłacił podatku. Jasne, ale dalej uważam, że to byłoby zadanie klienta, żeby to sprawdzić i mi powiedzieć. A czy tak, do tego PIT-a, nie? Ja wiem, nie ja. Niektórzy dzwonią do urzędu, no wiszą na telefonie i ustalają wartość płaconych zaliczek. Ludzie, ile to żre czasu. Słuchajcie, i to za darmo? To jest obsługa deluxe, to jest po prostu obsługa na najwyższym poziomie. Jeżeli takie coś robicie, no to wasza cena za usługi księgowe powinna to odzwierciedlać. Tak? Jeżeli dzwonicie do urzędów i za klientów wyręczacie ich i ich sekretarki, i ich żony, i ich po prostu wszystkich. Mężów, co żony, nie bądź ta, bądź gender. I więc to jest obsługa po prostu mega, mega. No my takiej usługi nie świadczymy, no bo na razie nie jesteśmy w stanie takich usług świadczyć, więc takich usług nie świadczymy, ale wow, jeżeli dzwonicie po urzędach, ustalacie zaliczki. Najczęściej to jest PIT, jeszcze jest najczęściej za darmo, albo za jakieś 100 zł. Nie. Wisz nie. Na telefonie. To nie robisz... szacun, ale jeżeli bierzecie po prostu dobre pieniądze za tą obsługę, no to tylko po prostu pozazdrościć, tak? Takie coś. A jeśli chodzi o nasze ankiety do PIT-ów, to są na naszej stronie internetowej, w sklepie. Za 21. 21 jeszcze nie, bo jeszcze nie ma PIT-ów, nie ma druków, więc nie mamy jak stworzyć ankiety, tak? Także ale mam na liście.
mam na liście zadań, aby zaktualizować ankietę do PIT-a za 21 rok. Jak tylko się pojawią druki tak. zeznań, to ja wtedy patrzę na nasze ankiety, patrzę, co się zmieniło w drukach i dokładam nowe dupochronki. Także będą te ankiety do wszystkich PIT-ów na naszym sklepie, jakoś pewnie w styczniu. No dobra, częściowa abolicja ma zachęcić, dobra. Co powiedział, to mnie tak zafascynowało, co powiedział Jan Sarnowski, wiceminister finansów w trakcie konferencji dotyczącej zatrudnienia na czarno. Jan Sarnowski, on jeszcze tam jest? Jest, jest. No. No więc on powiedział, że naszym celem, czyli jego celem, nie jest karanie, tylko ograniczenie nieprawidłowości na rynku pracy. Dlatego zaproponował swoistą abolicję i to nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców. Podkreślał, że jeżeli do końca roku wobec pracodawcy nie zostanie wszczęta kontrola, to zaległego podatku z odsetkami za lata 2021 i wcześniejsze nie zapłaci ani pracownik, ani pracodawca. W ten sposób dajemy przedsiębiorcy możliwość powrotu do rozliczania się zgodnie z prawem, czyli na korzystnych warunkach. Byłki, a już się pojawiła też marchewka. Biorąc pod uwagę skutki, z jakimi wiązać się będzie dla pracodawcy utrzymywanie nielegalnego zatrudnienia w 2022 roku, przełom grudnia i stycznia, to najlepszy moment na zerwanie z dotychczasowymi praktykami i podpisanie z pracownikiem umowy, wskazał. No ja już widzę, jak w branży budowlanej wszyscy panowie lecą co się będzie i zatrudniają się na papierze. I ja przepraszam, bo nie chciałabym powiedzieć, że tak wszyscy mają, ale z mojego doświadczenia wynika, że alimenty, komorniki i te sprawy powodują, że życie sobie, a papier sobie, prawda? Krajowy system e-faktur to wstęp do likwidacji JPK VAT, ale to nie jest wypowiedź Ministerstwa Finansów, tylko różnych ekspertów, którzy się spotkali i debatowali na temat e-faktur i oni uznali, że jeżeli wszyscy przedsiębiorcy będą wystawiali e-faktury w systemie fiskusa KSeF, to będzie to krok w kierunku dalszego upraszczania, jak ja lubię te zdania, dalszego upraszczania systemu. W tym Uczmy się tego PR-u. No nie? Dalszego upraszczania, w tym likwidacji obecnego JPK VAT oraz wstępnie wypełnienia deklaracji VAT, ponieważ eksperty powiedziały, że skoro wszyscy będą wystawiać w tym jak to się nazywa, w tym KSeF-ie te faktury, to w takim razie Ministerstwo Finansów będzie mogło wstępnie przygotować deklarację VAT, bo będzie miało wszystkie faktury, a ty tylko wejdziesz i odrobisz klik. I odklikasz te faktury, takim piorunkiem tam, których nie chcesz ująć w tej deklaracji. I on po prostu odklikasz je i się samo zrobi, więc znowu będziemy miały dużo, dużo lżej jako księgowi i jako doradcy podatkowi. Takie widzicie, same ciemne dobre wieści. Uczymy się dobrego PR-u, słuchajcie. nasze guru, ministerstwo tutaj, tak, bierzemy na wzór i drogi kliencie, cena za usługi księgowe wzrasta, a ta podwyżka jest po to, żebyś ty mógł po prostu już od teraz spać naprawdę spokojnie. Ja się wszystkim zajmę, dobrze. Czekaj, tam się mnie pyta się mnie Asia, czy będą teraz zagraniczne wystawiane. Wiesz, że ja tego nie wiem, naprawdę nie wiem, ale poczytam sobie, jak się dowiem, to ci wrzucę, bo jeszcze nie analizowałam tak do końca tych przepisów. Raczej część, jakaś taka rozsądna część mnie mówi, że raczej polskie, ale to nie jest poparte żadną wiedzą, tylko takim sobie powiedzeniem. Podatkowe ulgi nie pomniejszą wpłaty do ZUS, okazuje się. I uwaga, wypowiada się tutaj ekspertka, pani doradca podatkowy Izabela Leśniewska, która będzie tutaj naszą następnym szkoleniowcą, bo zaprosiłyśmy panią Izę do tego, żeby zrobić z nią szkolenie o składkach, o składce zdrowotnej w Nowym Ładzie. Ale to o tym będzie, słuchajcie, w grudniu, bo w grudniu robimy też takie szkolenie o składce zdrowotnej. Takie, wiecie, bardzo, bardzo praktyczne. I oczywiście bez kija w dupie, jak to u nas, więc pani Iza, która jest absolutnym ekspertem w tym temacie, będzie u nas gościć. Pani Izie powiedziałam, że będziemy liczyć na konkretnych przykładach, żeby ona się przygotowała, że ją przemagluje. Ktoś jest na ryczałcie z działalności na spółce cywilnej według skali. Wszystkie możliwe warianty będziemy brać pod uwagę, żeby wyliczyć tą zdrowotną. Tak. No więc co powiedziała pani Iza? Powiedziała, że Polski Ład całkowicie zmienia, wiadomo, i że będzie ZUS liczony od dochodu, ale inaczej będzie dochód dla ZUS, a inaczej dla PIT. Cudownie. Fajnie, nie? Cudownie. Nie będzie można po prostu tak sobie przepisać dochodu z książki, tak, no bo tak. Inna podstawa. Ponieważ nie będzie można pomniejszyć dochodu o ulgi. No i jakie to są te ulgi?
no tam ona podaje, pani Iza, na przykład ulga na złe długi, na badanie i rozwój, darowizny, czy smog, nie, są ulgi na smog, nie wiem o co chodzi, ale też sponsorowanie sportu czy kultury, no to umówmy się, też nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale według niej najprawdopodobniej nie będzie można też uwzględniać różnic remanentowych. No i o tym też na pewno panią Izę pociągnę za język na szkoleniu ze składki zdrowotnej, będziemy to wszystko liczyć. Żebyśmy po prostu były potem ekspertkami w wyliczaniu składki zdrowotnej od stycznia. Tak, słuchajcie, z tym płaceniem na czarno, co piszecie, to jest plaga w sumie chyba u nas Polska i jestem pewna, że nasza branża też ma tutaj nieco tutaj za pazurami, no ale klin podatkowy jest po prostu tak gigantyczny. Jakoś trzeba będzie sobie po prostu z tym radzić i po prostu... Czemniam klienta na doradztwie, który powiedział, że zacząć jeżeli... dobrze wyceniać usługi, bo wtedy się ma kasę na ZUS. No. Ale on powiedział, że jeżeli wejdzie to w branży budowlanej, że zaczną wszystko wykazywać, to mówi, że ceny mieszkań i domów po prostu wskoczą gigantycznie, ponieważ on powiedział, że 60-70% kosztu wybudowania nieruchomości to są koszty pracy, więc jeżeli to wszystko ma być ozusowane i legalnie wykazywane, to on mówi, pani Natalio, to będzie po prostu zapaść na jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, to już teraz. Ale zobacz, że u nas w naszej branży jest dokładnie to samo, jeżeli usługa księgowa kosztuje mało, no to skąd jakby ta szefowa właścicielka czy właściciel ma mieć kasę na ozusowanie dobrego wynagrodzenia, tak? Więc ja mam takie... ceny muszą rosnąć, żebyśmy my mieli kasę po prostu na... Ja mam takie, wiesz co, na takie... te wszystkie obciążenia, na narzuty. Dużo takiego, nie wiem co nazwać, takiej życzliwości i serca, w sensie takim, że ja też rozumiem tych pracodawców, którzy... Czy ja wiem, że to jest nielegalne, tak? No wiadomo, i moralne, i niemoralne i takie tam, ale z drugiej strony ta presja na cenę, a często gęsto mamy z tym problem, no już może nie, ale wiem, że to jest problem, żeby się bronić przed tym, żeby tanio, 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 bo wszyscy tanio. I to potem prowadzi do takich patologii, że trzeba płacić na czarno, bo nie stać na to, żeby płacić ZUS-y i wszystko na legalu. Więc to jakby to ma ręce i nogi, to niepłacenie ZUS-ów, no bo po prostu bierze się, moim zdaniem, z niskich cen. I trzeba to po prostu zmieniać, no po kolei, po kawałku, tak jest. Tak, bo tak naprawdę od stycznia pracownik macie w garści. Znaczy może wręcz szantażować, do tego może dojść. Nie chcemy tego, nie. Dobra, influencerzy na celowniku ZUS. Słuchaj tego, bo ty jesteś taką influencerką podatkową. Powtarzające się umowy o dzieło na promocję produktów i usług sieci mogą zostać oskładkowane nawet 5 lat wstecz. I tutaj zgłosił się z prośbą o interwencję do Rzeczpospolitej jeden z polskich przedsiębiorców działający na Instagramie, Facebooku, Twitterze i TikToku. Ty gdzie działasz? Na TikToku działasz i na Twitterze? Boże, jestem już za stara na TikTokach, wiecie co? Nie wiem, macie konta na TikTokach? No podobno tam jest teraz klient na TikToku. No więc kilka tygodni temu ZUS rozpoczął kontrolę umów o dzieło, jakie ta spółka zawiera z influencerami. Pytania inspektorów ZUS wskazują, że ich wizyta może zakończyć się nałożeniem na spółkę obowiązku zapłaty ogromnych kwot. I teraz co powiedział, bo tak, bo influencer, problem jest taki, że influencer co do zasady ma rzeczywiście umowy o dzieło, że to brzmi sensownie, no bo on na przykład robi post na Facebooku, pisze, albo publikuje jakiś utwór, ale ZUS czeka się tego, że one są zawierane na wiele, wiele na przykład miesięcy, są powtarzalne, i wielokrotnie zawierane z tymi samymi osobami. No. I w związku z tym ZUS ma z tym problem, no i się Rzeczpospolita zgłosiła do ZUS-u i zapytała się, czy oni zaczynają mieć na celowniku influencerów, tak. No bo już mają przecież listę tych umów o dzieło zgłaszanych do ZUS-u. Tak. I co powiedział o ZUS? Że jeżeli chodzi o rejestr umów o dzieło, to ZUS mówi, że to nie powstał on z myślą o kontrolach. Rejestr ma pozwolić na dokładne oszacowanie liczby zawieranych w Polsce umów o dzieło. A na cholerę, już chciałam inaczej powiedzieć, na 3 litery na chy. Po co im ten rejestr liczby osób, które zawarły umowę o dzieło? Się przekonamy z czasem. A od stycznia ma być też rejestr ciąż. Więc zobacz, oni tak lubią wiedzieć, ile jest ciąż, ile jest umów o dzieło zawartych. Ciekawe, po co im jest to potrzebne. No. Ale oni powiedzieli, że to będzie dla celów statystyczno-analitycznych. No tak. Ciekawe, czemu ja tu węszę podstęp? No więc jeżeli macie influencerów w swoich stajniach, którzy zawierają wielokrotne umowy o dzieło z tym samym, są samą agencją, to zwróćcie uwagę na artykuł z 18 listopada Rzeczpospolita, może to być ciekawy temat. Lokalna kredyt, poczekaj ze zbyciem, tylko przypomnę i akurat
kilka dni temu na doradztwie powiedziałam o tym pani, która była po prostu niezmiernie szczęśliwa, że ten przepis wchodzi w życie, o tym, że jeżeli spłacisz kredyt na sprzedawane mieszkanie, to będzie to wydatkiem na cele mieszkaniowe, bo do tej pory na dwoje babka wróżyła, przy czym to nie chodzi o to, że to jest nowy przepis, bo wcześniej nie można było. Wcześniej była po prostu niejednolita, było orzecznictwo. Już o tym chyba było, nie? Już to się mieli. No, ale chciałam wam zwrócić uwagę, że jeżeli do was się zgłosi klient, który będzie jeszcze chciał w tym roku sprzedać mieszkanie, niech się wstrzyma, bo jeżeli musi spłacić kredyt, to w przyszłym roku już nie będzie żadnych wątpliwości, że jest to wydatek na cele mieszkaniowe, a jak to zrobi teraz, to będzie musiał się powoływać na interpretacje, które były zgodne, bla, bla, bla. Jeszcze masz jeszcze jakieś pytania, czy ja jeszcze mogę? Możesz jeszcze chwilę, bo już dochodzi godzinka i już... Dobra, dwa numery NIP to dwa razy więcej problemów. Nie wiem, czy wiecie, że zagraniczna spółka działająca w Polsce musi mieć dwa numery NIP. Jeden dla celu VAT i CIT i to jest nadany dla spółki matki zagranicznej, tak naprawdę. Aha, no dobra. A dla ZUS i PIT-4, tak, jest no za PIT innego. W sumie, musi mieć numer nadany polskiemu oddziałowi. I tutaj cały wielki artykuł, który mówi o tym, że jest to po prostu jakaś masakryczna brednia, bo nie rozumieją tego często przedsiębiorcy, którzy działają z takim oddziałem, bo jak wejdziesz do KRS-u, to tam jest pisany NIP. No bo to jest, to jest co inne, dla ZUS-u. Tak, inny jest jakby dla ZUS-u i PITA 4. Tak. A co innego jest dla tych podatków, wiecie, PIT, VAT i... Grzegorz napisał, że słowo na chy to 4 litery. Zgadza się. Też od razu mi to przyszło do głowy. A skąd ty, Grzesiek, wiesz, jak ja chciałam słowo powiedzieć? Czy ty coś tu imputujesz? Może chciałam jakieś inne powiedzieć słowo. No więc słuchajcie, nie zdziwcie się, jak wejdziecie do KRS-u i może się okazać, że dostajecie fakturę, gdzie jest oddział zagranicznej osoby prawnej i tam jest pisany NIP i on jest innym NIP-em niż jest NIP w KRS-ie. Bo to jest takie coś się zdarza, ale do 2010 roku to był jeden NIP i my mamy jeden oddział, który ma NIP i dla VAT-u, CIT-u, i dla PIT-u, 4, i dla ZUS-u. No. I to jest takie rozwojenie jaźni. Po 2010 już tak musiały być dwa NIP-y, a więc w obiegu funkcjonują i takie, co jeszcze pogłębia chaos. No ale to coś tam. Ogólnie oddział zagranicznej, tam jednostki jakieś to 10, 50 światełek się powinno zapalić. No naprawdę. Teraz pytanie strasznie śmieszne. Czy młotek jest urządzeniem przemysłowym? Bo wszystko sprowadza się do tego, że podatek, mój ulubiony podatek u źródła, który mówi o tym, że że trzeba zapłacić podatek u źródła od użytkowania urządzenia przemysłowego. No i tu jest cały duży artykuł na temat i zacytowane różne interpretacje, co jest urządzeniem przemysłowym. Najgorsze jest to, że polskie ustawy podatkowe nie zawierają żadnej definicji urządzenia przemysłowego. Więc żeby ustalić, co to właściwie oznacza, to konieczne jest sięgnięcie właśnie do interpretacji. Więc niektóre interpretacje mówią, że urządzenie przemysłowe to jest urządzenie związane z przemysłem. No więc, a niektóre mówią, że to są wszelkie wytwory przemysłowe. Czyli te, które... Dalej nic nie wiadomo. Właśnie, czy ty już trochę to zrozumiałaś? Ja bym nie liczyła od młotka podatku źródła. No więc... I że tak powiem, see you in court. A jeszcze inni mówią, że jeżeli dany przedmiot jest użytkowany przez przedsiębiorcę w prowadzonej działalności, to stanowi urządzenie przemysłowe. Więc w konsekwencji nie można wykluczyć ryzyka, że Urząd Skarbowy stwierdzi zaległość podatkową z tytułu pobrania WHT od opłaty za najem młota czy śrubokrętu. Więc jak macie fakturę za wynajem śrubokrętu albo młotka, tak, to zwróćcie uwagę, czy tam nie ma na pewno podatku u źródła. No i ostatnie na dzisiaj, przepraszam, jeżeli ktoś by w ogóle pomyślał, ale wydaje mi się, że to jest oczywistość, jeżeli są dwa lokale na najmie prywatnym, jeszcze mówimy o tym stanie prawnym, to nie może być tak, że do jednego mieszkania będzie ryczałt, a drugi PIT według skali. Bo podatek się płaci, czy źródłem przychodu jest najem, a nie mieszkanie. Tak. Więc to nie jest tak, że jak masz dwa albo trzy mieszkania, to sobie wybierasz różne formy opodatkowania w zależności, jakie masz mieszkanie. By było. A to już by było Eldorado. I... Więc tak, źródło przychodów jest jedno, więc jedna forma opodatkowania. A no właśnie. Mogę jeszcze jedno? Bo jeszcze... Jedno. O, już ostatnie. Tak. Bardzo ciekawe też. Kurczę, wszystko tu jest ciekawe. Sprzedaż nieruchomości, żeby spłacić byłego małżonka i zatrzymać dom, daje prawo do zwolnienia z VAT.
zwolnienia z PIT, Boże. I tu oczywiście dyrektor KIS się na to nie zgodził, bo tu był przykład takiego czegoś, że pan się rozwodził i dostał przed jeszcze małżeństwem działkę, która nie weszła do wspólnego majątku i sprzedał ją przed upływem 5 lat, żeby spłacić byłą żonę. I plan był taki, że po spłacie byłej małżonki, to on zatrzyma ich wspólny dom, by zamieszkać z nim z nową rodziną. I rozliczenia z byłą żoną przebiegły gładko, ale z fiskusem już nie. Ponieważ fiskus powiedział, że nie ma takiego zwolnienia, bo pieniądze poszły na spłatę żony. No i teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie zostawił na podejściu fiskusa suchej nitki. No teoretycznie, no właśnie, zgadzam się. Dlaczego na spłatę żony? Ona po prostu mu sprzedała dom, on kupił pół domu. No ale on jakby spłacił, no ale właśnie, co powiedział w USA? Że ustawodawca w żaden sposób nie nawiązał ani do charakteru nabycia udziału, czy pierwotne, czy pochodne, ani do tytułu tego nabycia, sprzedaż, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, ani też do formy, akt notarialny, wyrok czy ugoda sądowa. Wymaga jedynie nabycia udziału w budynku mieszkalnym i związany w nim gruncie, do którego może dojść w różnych okolicznościach faktycznych i prawnych. I zdaniem sądu fiskus dowolnie zatem zawęził treść przesłanki, od której należy ulga. I nie omieszkał też przypomnieć urzędnikom, że celem spornego zwolnienia jest sprzyjanie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych podatników. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że podatnik, który przeznacza przychód ze sprzedaży nieruchomości na odpłatne nabycie, to jest za spłatą udziału byłej żony w domu w ramach podziału majątku wspólnego po rozwodzie, taki właśnie cel realizuje. Zgadza się. Fiskus gorszy niż była żona, dokładnie. No. Była żona gładko nie zrobiła problemu, że już pan ma nową rodzinę i do domu idzie z nową rodziną, a fiskus miał z tym problem, nie był prorodzinny. To by było wszystko na dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek na burzy. Ja się spróbuję jeszcze do tego czasu całkowicie wykurować, żeby gardło już... Tak. Poniedziałek na burzy o ryczałcie i o ZUS-ie, czy ryczałt, czy... Nie, to było ryczałt, czy VAT. No dobra, więc ryczałt i zaczynamy, jak się uda, składka zdrowotna. A na następna prasówka oczywiście za tydzień, w czwartek o 10 i w piątek o 17 w przyszłym tygodniu szkolenie z Nowego Ładu dla klientów. Wiesz, w przyszłym tygodniu to już będzie grudzień, co? Już będzie grudzień. Yes. Już będziemy Jingle Bell słuchać. Jingle Bell. Karolina będzie już mnie tak. Zamęczała tym Jingle Bell. Będzie cały czas leciało u nas, więc już się nie mogę doczekać. Piękne święta. Pamiętajcie, grudzień to jest strasznie krótki miesiąc. Mamy 2 tygodnie na pracę i później jest... Tak, Karolina mi zawsze ględzi, że grudzień to już praktycznie grudnia nie ma. To już się praktycznie nie liczy. No to jeszcze raz miłego dnia Wam życzymy i serdecznie dziękujemy za udział dzisiaj w naszej prasówce. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.